Na podstawie artykułu 20 ustęp 2 podpunkt C ustawy o samorządzie gminnym otwieram pierwszą sesję 9 kadencji Rady Miejskiej w Bardzie. W poniedziałek 6 maja w Bardzie odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której nowa burmistrz miasta i gminy złożyła ślubowanie. Obejmując urząd burmistrza miasta i gminy Bardo, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg. To wielki dzień dla mnie, ale wielki dzień przede wszystkim dla Barda, dla wszystkich mieszkańców. Bardzo się cieszę, że ten dzień nadszedł i wierzę, że to będzie dobry czas dla Barda. Tak jak mówiłam w kampanii, gmina przyjazna mieszkańcom i na tym się skupię. Wszystko, co będziemy robić my, radni, nasza drużyna, będziemy robić dla mieszkańców. To jest dla nas najważniejsze. 18 lat zarządzania miastem i gminą Bardo podsumował Krzysztof Żegański. To okres pełny sukcesów dla gminy Bardo, ale za tym stoi nie burmistrz, ale za tym stoją ludzie, stoją radni, przewodniczący rad, stoją kierownicy jednostek, wiele osób i za to im serdecznie dziękuję. Była ciężka kadencja z uwagi na to, że było dużo zmian. Pięciokrotnie zmiana była w składzie Rady. Wybuchła, że tak powiem, pandemia. Rozpoczęła się wojna na Ukrainie. Nie? Był bardzo duży boom inwestycyjny i mieliśmy po prostu ciężką sytuację wtedy, kiedy trzeba było decydować, ile budżetu, z którego miejsca na które przesunąć, żeby te inwestycje jakoś zrealizować. Bardzo wypiękniało, wyładniało. Wszyscy, co przyjeżdżają, są zauroczeni, zachwyceni. Także jest mi bardzo miło, że mogłam przewodniczyć w tej kadencji. Dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem zwycięzcą. Ja i gmina Bardo. Dlatego oddaję w ręce nowej Radzie, nowej pani burmistrz, gminę przygotowaną. Przygotowaną, bo przekazujemy przysłowiowej gotówce ponad 50 milionów złotych, czyli środków już pozyskanych. Część zadań już jest w realizacji, część czeka na przetargi, część czeka na to, aby te pieniądze, które leżą, że tak powiem, w sakiewce, można było uruchomić. Bardzo jest piękne. Dębowina jest piękna, Opolnica jest piękna, Laskówka jest piękna, Dzbanów jest piękny, Janowiec jest piękny, Przyłęk jest piękny, Potworów jest piękny, Brzeźnica jest piękna i Grochowa jest piękna. 16 lat temu pokochałam tę gminę i stała się ona moim domem. Dzisiaj jestem wzruszona i szczęśliwa, że dzięki zaufaniu mieszkańców jestem jej gospodarzem. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu. Wszystkim razem i każdemu z osobna. Bez was nie wydarzyłoby się nic i za to wszystko bardzo, bardzo dziękuję. Drodzy mieszkańcy, czuję wielką odpowiedzialność, jaka na mnie spoczywa. Odpowiedzialność za wasze radości i problemy, za wasze oczekiwania i nadzieje. Oczekiwania na gminę przyjazną mieszkańcom, uśmiechniętą, radosną i przyjazną każdemu. Oczekiwania na włodarza otwartego, uczciwego i zaangażowanego w codzienne życie mieszkańców. Wiem, że was nie zawiodę. Wiem też, że dla Barda zaczyna się dobry czas. Wiem to, bo ze mną są w drużynie ludzie, dla których dobro mieszkańców jest najważniejsze. 15 nowo wybranych radnych to osoby, którym wy, drodzy mieszkańcy, zaufaliście. Głęboko wierzę, że wspólnie i razem będziemy pracować dla naszego miasta i gminy, bo łączy nas jedno – miłość do naszej ojczyzny. Dziękuję. Życzyłabym, żeby była mniej burzliwa sesja, w sensie tym, żeby nie było aż tak dużo zmian, no i żeby rzeczywiście Rada kontynuowała to, co żeśmy rozpoczęli. Życzę wam, wszystkim mieszkańcom i mojej gminie, gminie Bardo, aby wciąż była na takim samym poziomie, albo co najmniej poziom wyżej. Transparentność i konsultacje z mieszkańcami, to jest najważniejsze i to jest właśnie pod tym się kryje. Mieszkańcy będą decydować o tym, co chcą, co jest dla nich dobre, my będziemy ich słuchać i po prostu wykonywać to, co oni chcą. Przed nową radą 5 lat podejmowania uchwał i działania na rzecz dobra i rozwoju Barda. O czym z pewnością będziemy Państwa na bieżąco informować.